Stało się, gdyby siostra Aurelia nie miała rocznicy zaręczyn z siostrą Manuelą, to nie zapomniałbym, jakiego questa mam wymyśleć dla tej bandy patałachów. Dobra, nie będę się wysilał myśleniem, jestem kapłanem i działam duchem, a nie mózgiem. Napiszę im jakieś bzdy drogą SMS-ową i niech się kretyni głowią, o co tu kaman. A teraz, moi wierni wyznawcy, posłuchajcie, jaką wizję zesłał mi poza żyć u rytualnego świętego grzyba wielki i wszechmocny Narkomus. Słuchajcie, moi drodzy parafianie, odstawię wam kazanie. Dżergosławi, nie wiedziałem, ksiądz może mieć w życiu tak przestrane, że zmieni fach na menelizm. Nie idioto, ja czytam SMS-a od tego pomylonego starucha, który jest naszym głównym questodawcą, a za księdza to ja miałem wujka, ale jak zobaczył, ile ja przepijam z jego pensji, to abdykował. Jo, czarnuchy, strzała Dżergoszu, zitaj tamatołki, to było od was. Słuchaj, Menelu, zagadka dla ciebie. Z zatopionej rudery wyniesiesz skarbusia, jak się Menel pobibie wysiusia. Niech kac cię prowadzi przez rzeczne otchłanie, lecz zanim zanurzysz, spędź wieczło na klanie. Tak jak myślałem, to nie kapłan Chlejusa, tylko uciekinier z zakładu Wąchocka. Josiu, ty nie martw się, że my sytok myślą, żeby rozwiązać jakową zagadkę, to trzeba do interneta wyjść i se na taką stronę zalukać, gdzie są te syćkie, no te solucje tak zwane. Albowim jo może i jest bohater z akcji, ale myśleć to też czasem potrafi jo. Samosik, czy ty w każdym odcinku musisz coś powiedzieć? Posłuchaj mnie, kiedyś to ty byłeś naprawdę świetnym statystą, a jak wybitnie zagrałeś gwiezdne krzesło w Star Treku, to ja bym ci normalnie złotego głąba za to wręczył. To nie było zwykłe krzesło, tylko kosmiczny stracz imperatora gwiezdnej floty. No sam widzisz, niektórzy wspinają się na czomolungne, inni opływają kulę ziemską, a ty możesz być światowej sławy statystą. Drzesiek, trzeba nam rozwiązać tę zagadkę. Ja już naprawdę chcę, by ta fabuła ruszyła dupę do przodu. A widziałeś, Żurand, by dupa szła do tyłu? Czy ta filozoficzna dysputa może się przenieść poza plan? Dżergosławie, jeżeli mogę powiedzieć, co myślę, a zazwyczaj tego nie robię, to znaczy, że jesteś fałszywy czy bezmyślny, to wydaje mi się, że tego artefaktu należy poszukiwać pod wodą. Jesteśmy parę kilosów od Wisły, zatem po drodze pomyślmy nad rozwiązaniem tej zagadki. No i postanowione, dosyć tego latania, dziecko musi się trochę rozruszać, a nie tylko siedzi wygodnie na smoku, a wujek się buja na skrzydle. Sprawiedliwie i demokratycznie głosowaliśmy nad tym, byś to ty, wujek, w trakcie lotu kleił się do skrzydła. Sorry, ale masz takie specjalne właściwości skóry. Nie pyskuj, gówniaro, bo ten serial zmieni tytuł na Surowi Rodzice, a poza tym to właśnie dlatego jestem agentem specjalnym. Specjalnym, człowiek to fi. Szacun. Dobra, pokażemy teraz siły naszych umysłów i będziemy rozmawiać w trakcie wędrówki. Ktoś jeszcze chce się jakoś uaktywnić i musi popisać się intelektem, zanim ruszymy nad rzeczkę? Ja muszę kupę. To rób po drodze, i ty, Żurant, idziesz na końcu. Chwileczkę, ja też jestem w tej drużynie i mam prawo coś powiedzieć. To powiedz coś. Coś. Coś to chodzi w twojej głowie i nie powiem, co ci z mózgiem robi, bo jesteśmy po śniadaniu. Idziemy, bo od tego gadania to mi zaschło w ustach. No dobra, panie Pyto, to powiedz mi, pan, jakich to informacji tajnych i tajemnych udało ci się wywiedzieć? Po pierwsze, Pyta, to ja jestem dla przyjaciół, soczku, to jeszcze żeśmy nie pili, a moja żona miała na drugie Pyta, więc nie mów pan tak czule do mnie, bo się rozczule. Przepraszam, panie Pytosławie, Pytusie, a co u małżonki? Jest u mamusi, nie wróci, dopóki nie odstawię jakiejś porządnej akcji. Grozi mi rozwodem, bo ponoć jako szef tajnej polskiej policji prowadzę zbyt spokojny tryb życia. Szachy, golf, grzyby, ryby, nic jej nie rusza. Muszę polatać po mieście ze spluwą, to wtedy przestanie ją boleć głowa. No dobrze, ale to chyba temat na inny odcinek. Raportuj pan. Banda przygłupów idzie w dobrym kierunku. Jeszcze nie rozwikłali zagadki, ale tyle się cudów w Polsce dzieje, że kto wie, mogą znaleźć kolejny artefakt i obudzić tych, co śpią. Sam to ostatnie zdanie wymyśliłem.
No dobrze, ale myślę, że nawet jak znajdą wszystkie artefakty, to i tak nie przyjdzie im do głowy, co będą musieli zrobić w samej świątyni. Jest prosty sposób na zakończenie serialu i pokonanie nacji alkoholików. Po prostu pozabijajmy ich wszystkich. Panie, masz pan wolną rękę. Reżyser się tego nie spodziewa. To tajna scena, o której nie wie, a jak dorwiemy tych jełopów, to będzie musiał zakończyć ten posrany serialik. Zobaczcie, proszę, wycieczki. To jest słynny warszawski akwedukt, który doprowadza wódkę biednym wioskom na Mazowszu, a nawet do samej stolicy. Sami widzicie, że nasze napoje łączą wszystkich Polaków i mają właściwości sympatyczne. Ale tamci pielgrzymi na sympatycznych nie wyglądają. Pamiętasz mnie, Menelu? Nie. No tak w sumie jestem postacią drugoplanową. I ogólnie pojawiam się w tym serialu raz na jakiś czas i nic konstruktywnego nie robię. Nie, o nie, nie będę płakał. Tą sceną otworzę sobie drzwi do Hollywoodu. Pora zapłacić w końcu za swoje browary. Już naprawdę nie mogli ci napisać nic lepszego? Sam sobie piszę swoje kwestie. Reżyser nawet nie wie, że gram w tym serialu. Chciał mi dać angaż do roli kosmicznych mebli, ale wygryzł mnie jakiś obesrany pastuch z Zakopanego. I o nic nie mówię. Mni tu przetanima. Kto chciałby słychać bidnego Górola i jego ciuposki? Nie obrażaj mi tu gwiazdy polskiego statyzmu. Postanowiłem dołączyć do organizacji, która naprawdę może coś zmienić w naszym kraju. Wujek, no co ty, nie poznaję cię. A ja cię poznałem już z odległości kilometra. Ty zdrajczon i sprzedawczyk. Nie sądziłem, że najgłupszego można przekabacić, ale powinienem poczytać Potop Sienkiewicza. Matko kochana, toć przecie ja występuję przeciw własnej rodzinie. To ten trep też gdzieś tam trzyma jakieś zwisy? Obwisie, zwisami, dynda i powiewa, co się z tobą stanie. Może obaj nie mamy matury, to znaczy takiej, jakie to było słowo, no było przecież na kursie, a tak uczciwe. Uczciwej matury to my nie mamy, ale to nie jest powód, by zacieśniać nasze więzi rodzinne. Pora wyrwać tego chwasta. Zaraz chwileczkę, wam się typki chyba pomieszało, to nie jest Dynastia Klan ani inna telenowela. Masz rację, zapijaczony Menelu. Pora na scenę akcji. Bandyci, znaczy tajni agenci, rozdupcy cich.
No i tak się kończy walka po bezalkoholowej stronie mocy. Dowiedziałem się strasznej rzeczy. No nie mów, że ten pytek jest twoim ojcem. Nie bez przesady, to nie horror ani inna telenowela, jak sam mówiłeś. Mój wuj nie pije. No wiesz, obwis, przykro mi, to się zdarza. Myślałem, że to ty jesteś czarną owcą rodziny, ale po takiej wiadomości można się załamać. Nie martw się, wujek, masz mnie. Nie przejmuj się tym dołkiem, w którym tkwisz, bo ja zawsze ci przypomnę, że możesz trafić gorzej i jak prawdziwy członek rodziny, gdy będziesz na dnie, to ja rzucę ci łopatę. Dzięki, nie zrozumiałem do końca, ale jestem szczerze wzruszony. Słuchajcie, jak tłukłem tych zdrajców polskich wartości, to się tak zamyśliłem. I w końcu przyszła mi do głowy odpowiedź na zagadkę tego starucha. No Dzesiu, trzeba się spieszyć, bo nie wiadomo, kiedy on umrze ze starości. Otóż jest pewien starodawny rytuał. Jeżeli mam szukać skarbu pod wodą, to muszę znaleźć sposób, by wytrzymać tyle czasu w tej rzece. Otóż jeżeli nachleję się tak drastycznie i dogłębnie, że niczym nie będę popijał, to nad ranem będę miał takiego kaca, że będę mógł wypić pół Wisły. A, i tak nie ugaszę pragnienia. Bardzo sprytnie to sobie, Dześku, wymyśliłeś. Chcesz po prostu zorganizować wielką imprezę w plenerze? No dobra, zmyśliłem to z tym rytuałem, ale to może zadziałać. A może zapoczątkujemy nową legendę? Poza tym ja naprawdę muszę się napić. Czyli podsumujmy, chcesz się tak uwalić, żeby być na takim kacu, by móc wchłaniać wodę niczym ryba i dostać się do podwodnych ruin? Tak, będę odkrywcą Atlantydy, Polak potrafi. A teraz bando nierobów, jazda do miasta po wagon gorzały. Dla siebie możecie wziąć lemoniadę.